Wstał Pan Chrystus z martwych ninie. Alleluja, alleluja. Uweselił lud swój mile. Alleluja, alleluja. Nie żałował życia swego. Alleluja, alleluja. Dla człowieka mizernego. Alleluja. Nie żałował życia swego. Alleluja, alleluja. Dla człowieka mizernego. Alleluja, alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami. I z Duchem Twoim. Witam Was, siostry i bracia, na niedzielnej Eucharystii, na spotkaniu ze zmartwychwstałym Panem. Witam Was tu obecnych w naszej koszalińskiej katedrze, a także i tych, którzy dzięki przekazowi poprzez dobre media gromadzicie się gdzieś tam w swoich domach, łącząc się z nami duchowo. Ta Eucharystia to także zakończenie biblijnych rekolekcji synodalnych, które od piątku transmitowane były z Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Koszalinie. Niech więc także pozdrowieni czują się ci, którzy w tych rekolekcjach brali udział. Przychodzi do nas zmartwychwstały Pan, aby umacniać nas swoim słowem, aby karmić nas swoim ciałem, aby być z nami, ze swoim Kościołem. Niech to doświadczenie będzie dla nas umocnieniem na naszych drogach wiary. Niech będzie doświadczeniem wspólnoty, tak pewnie bardzo potrzebnym teraz, w tym czasie, kiedy w jakimś sensie tę wspólnotę między nami odbudowujemy, tę fizyczną bliskość próbujemy kształtować od nowa. Polecajmy dobremu Bogu przez zmartwychwstałego Chrystusa nasze sprawy, nasze prośby, nasze dziękczynienia. W tej Eucharystii ksiądz proboszcz modli się za świętej pamięci Halinę Sendłak oraz za zmarłych rodziców i teściów. Ksiądz Arkadiusz poleca miłosiernemu Bogu świętej pamięci Melanie Lem w piątą rocznicę śmierci. A ja proszę o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla naszych biskupów Edwarda i Pawła, aby mogli jak najprędzej wrócić do pełni sił i dalej służyć modlitwą, sprawowaniem sakramentów w naszym kościele diecezjalnym. Przeprośmy najpierw dobrego Boga za nasze grzechy, byśmy mogli wsłuchać się w Jego słowo i złożyć tę najświętszą ofiarę. Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało:
Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie, my zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Permenasa i Mikołaja, prozelite z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmował wiarę. Oto Słowo Boże. Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana. Mamy nadzieję. Sprawiedliwi radośnie wołajcie na cześć Pana, prawym przystoi pieśni chwały. Sławcie Pana na cytrze, grajcie Mu na harfie o 10 strunach. Mamy nadzieję. Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. Mamy nadzieję. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają na Jego łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Mamy nadzieję w miłosierdziu. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja.
Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nigdy nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Pan. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. A teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystus. Drodzy siostry i bracia, to już piąta niedziela tego wielkanocnego okresu. Przekroczyliśmy już półmetek, coraz bliżej koniec wielkanocnego czasu. Ale koniec, który będzie bardzo istotny, zresztą jak cały ten wielkanocny okres, bo ten okres wielkanocny w liturgii prowadzi nas do zesłania Ducha Świętego. Okres paschalny, ten czas wielkanocny, to czas, w którym na nowo odkrywamy to, kim jesteśmy. Okres Wielkiego Postu doprowadzić miał nas do tego, abyśmy odkryli to, co to znaczy, że jesteśmy ochrzczeni, co to znaczy, że jesteśmy przybranymi dziećmi Boga Ojca. I odnawialiśmy, choć w tym roku inaczej, przyrzeczenia naszego chrztu w noc Wigilii Paschalnej. A teraz, w tym trwającym wielkanocnym czasie, mamy niejako na nowo odkrywać, co z tego przybrania za dziecko Boże w moim życiu wynika. Powinniśmy również wzbudzać w swoim sercu postawę wdzięczności wobec Boga Ojca. Powinniśmy odkrywać radość z tego powodu, że Bóg tak nas umiłował, że uczynił nas swoimi przybranymi dziećmi. Ale żeby to się mogło stać, zesłał nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby ta Boża ojcowska miłość została nam objawiona, ukazana w całej pełni.
a stało się to poprzez krzyż i Jezusową śmierć na nim i poprzez Jego zmartwychwstanie. Bo sakrament Chrztu Świętego, który każdy z nas otrzymał gdzieś pewnie zazwyczaj u początku swojego życia, jeszcze w tym czasie nieświadomości, ale było to podyktowane wiarą i miłością i troską o nas ze strony naszych rodziców. Ale ten sakrament Chrztu Świętego to nie był tylko ten krótki moment gdzieś tam przed laty, ale to był moment, który zaważył na całym naszym życiu i ciągle ma znaczenie. I co więcej, będzie miał znaczenie dla naszej wieczności. Dla tej wieczności, o której Jezus nam dzisiaj przypomina, mówiąc nie tylko do apostołów, ale i do nas, idę do Ojca, do naszego Ojca również. Idzie przygotować nam miejsce, abyśmy tam kiedyś w domu Ojca mogli być na zawsze, po przejściu, jako przybrane dzieci Boże, tego naszego ziemskiego życia. Sakrament Chrztu Świętego włączył nas, jak mówi pięknie Kościół, zanurzył nas poprzez wodę, którą otrzymaliśmy chrzest w śmierci i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy namaszczeni świętym olejem zaraz po tym, jak na nasze głowy spłynęły krople wody i wypowiedziane zostały nad nami słowa: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwilę potem kapłan lub diakon namaścił nasze głowy świętym olejem. Namaścił. Czyli staliśmy się namaszczonymi, chrystusowymi, bo Chrystus to ten, który jest namaszczony. Staliśmy się chrystusowymi, czyli tymi, którzy od tamtego momentu należymy do Jezusa Chrystusa. Dlaczego to tak ważne? Dlaczego to tak ważne, że my, przybrane dzieci Boga Ojca, należymy do Jezusa Chrystusa? Dlatego, że do Ojca, do Boga Ojca, nie ma innej drogi niż przez Jezusa Chrystusa, Jego Syna, który umarł z miłości do każdego z nas i zmartwychwstał, abyśmy i my mogli kiedyś zmartwychwstać do życia wiecznego i zamieszkać w tym przygotowanym dla nas miejscu w domu Ojca. Z tego namaszczenia wynika także nie tylko zaszczyt, wynika nie tylko godność, ale wynika także coś, co możemy określić naszą misją. Misją każdego człowieka, który przez chrzest stał się Bożym dzieckiem, który odkrywa ojcostwo Boga wobec siebie dzięki Jezusowi Chrystusowi, Bożemu Synowi. Jaka to misja? Kiedy byliśmy namaszczani w momencie naszego chrztu olejem krzyżma, wypowiedziane zostały słowa mówiące o tym, że włączani jesteśmy, zjednoczeni jesteśmy z Jezusem Chrystusem, który jest kapłanem, prorokiem i królem. Jezus Chrystus, kapłan, prorok i król. I skoro my, siostry i bracia, jesteśmy Chrystusowi, jesteśmy namaszczeni, mówiąc inaczej, jesteśmy chrześcijanami, to cóż znaczy to właśnie, że jestem zjednoczony z Chrystusem kapłanem, prorokiem i królem? To znaczy, siostry i bracia, że to jest nasza misja. Misja kapłańska, misja prorocka i misja królewska. Misja kapłańska to nie tylko zadanie dla nas, wyświęconych prezbiterów, kapłanów, księży, jak mówimy, ale to misja, w której udział ma każdy z nas, także ty, siostro i bracie, człowiek świecki. Pięknie nam to przypomniał dzisiaj święty Piotr w drugim czytaniu. Jesteśmy budowani jako duchowa świątynia,
jesteśmy ludem kapłańskim, wszyscy. Bo naszym zadaniem, naszą misją jest składanie ofiary. I tu jesteśmy dzisiaj. Tu się dzisiaj szczególnie objawiamy. Tu realizujemy tą kapłańską misję, bo nie tylko my trzej stojący przy ołtarzu składamy Bogu tę ofiarę, ale wszyscy razem. Choć inaczej kapłan wyświęcony, inaczej człowiek świecki, ale każdy z nas jest członkiem kapłańskiego ludu Bożego. I nasze życie ma stawać się także tą ofiarą. Mamy je dawać Bogu. Nie tylko w tym momencie przeżywanej Eucharystii, ale w naszej codzienności. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój. Śpiewamy w jednej z pieśni. Mamy także udział w misji prorockiej. Prorocy kojarzą może nam się bardziej z jakimiś odległymi czasami, może ze Starym Testamentem, z prorokiem Izajaszem, Jeremiaszem czy Danielem. A tymczasem każdy z nas od chrztu jest prorokiem. Kimże jest prorok? To nie ktoś, kto wróży, kto wieszczy, kto przepowiada przyszłość. Ale prorok to jest najpierw ktoś zasłuchany w Słowo Boga. To jest pierwsze zadanie proroka. I dzisiaj, tak jak wspomniałem na początku, kiedy kończą się te biblijne rekolekcje synodalne, biblijne to znaczy takie, w których chcieliśmy szczególnie zasłuchiwać się w to Boże Słowo, odkrywać, w jaki sposób możemy Go słuchać, w jaki sposób możemy się Nim modlić, a jeszcze bardziej w jaki sposób mamy Nim żyć, to trzeba nam usłyszeć to wezwanie dla każdego z nas, do każdego z nas skierowane, to przypomnienie. Mam być prorokiem. Dzisiaj w Dziejach Apostolskich słyszeliśmy, że apostołowie zaczęli zaniedbywać Słowo Boże. Zaniedbywać, a właściwie trzeba by powiedzieć bardziej precyzyjnie, odłożyli je na bok. Ale nie dlatego, że uznawali je za nieważne. Ale nie mieli czasu na to, aby sięgać po Boże Słowo, a jeszcze bardziej na to, aby być prorokami, aby to Słowo Boże głosić. Bo skupili się na innych sprawach, równie ważnych. To nie były mniej ważne sprawy, to nie były jakieś zadania, które podjęli, które nie warte były podejmowania. Ale brakowało im czasu na to, aby podejmować posługę Słowa. Odłożyli na bok, jak powiedziałem, to Boże Słowo. I my, siostry i bracia, jako prorocy, niestety chyba też w wielu sytuacjach odłożyliśmy na bok, nawet dosłownie czasami, odłożyliśmy na bok Księgę Pisma Świętego, w której to Boże Słowo jest zawarte. Nie można być prorokiem bez zasłuchania się w Boże Słowo. Nie można być prorokiem, nie słuchając Słowa w czasie liturgii, a także i pewnie trzeba po nie sięgać, zasłuchać się w nie także gdzieś tam, w swojej codzienności, swojego domu, gdzie to Boże Słowo może gdzieś na boku jest odłożone. Prorok to także ten, który żyje tym Bożym Słowem i to Słowo Boże głosi. Niekoniecznie w formie kazania, niekoniecznie w formie jakichś nauk, kateches czy konferencji, ale prorok żyje Bożym Słowem i głosi je sobą, swoim stylem życia, swoimi wyborami, swoimi decyzjami, swoją codziennością. I tam mamy być prorokami. Czasami nawet nie mówiąc o Bogu, nie mówiąc o Chrystusie, ale tak, aby ktoś, kto żyje z nami, mógł pomyśleć, nawet nie mówiąc nam o tym, że ten obok mnie, człowiek, którego znam, z którym mieszkam, żyję albo pracuję, to ktoś, kto ma Boga w sercu. I wreszcie poprzez sakrament chrztu zostaliśmy włączeni w misję królewską Jezusa Chrystusa. Można by powiedzieć, no wreszcie coś. Bo kto nie lubi sobie porządzić? Ale w tej misji królewskiej, moi drodzy, nie chodzi o rządzenie. Bo w Bożej logice królować to znaczy służyć.
I każdy z nas na wzór Chrystusa jest powołany do bycia sługą. To nawet niemodne słowo dzisiaj. Ale po prostu idzie o to, abyśmy swoją codziennością świadczyli miłość, świadczyli dobro. Ale to dobro i tę miłość wynikającą z tego właśnie, że jesteśmy zjednoczeni z Jezusem Chrystusem, abyśmy służyli w różny sposób. I w różny sposób nas Bóg do tego służenia zaprasza w codzienności. Nie trzeba szukać specjalnych okazji. Nie trzeba szukać tylko i wyłącznie specjalnych akcji organizowanych tu i tam. One są potrzebne i włączajmy się w nie. Ale to nasze służenie, czyli królowanie, ma się wyrażać w tym, co codzienne. W dobrym słowie, w uśmiechu, w prostym geście. A czasem najtrudniej wobec swoich, wobec najbliższych. Może czasem łatwiej wobec obcych, gdzieś tam na zewnątrz. Moi drodzy, ta potrójna misja, w którą jesteśmy włączeni, misja Jezusa Chrystusa, to nasze zjednoczenie z Nim, z Chrystusem kapłanem, prorokiem i królem, to coś, co musi być zintegrowane. Nie można jakby wybrać sobie z tych trzech tylko czegoś, jednego czy drugiego. Można powiedzieć, że to jak trójnóg, na którym coś stoi, tak jak choćby ten krzyż tutaj obok ołtarza, on ma trzy nogi w swojej podstawie. Jak jedna z nich zostanie odcięta, to ten krzyż by się przewrócił. Dlatego potrzebne są wszystkie trzy. I od początku to już było widać w Kościele, choćby w tym dzisiejszym czytaniu z Dziejów, że nie można było zaniedbać ani Słowa Bożego, ani bycia prorokami. I nie można było zaniedbać także tej misji królewskiej, tego służenia, tej posługi stołów, o której jest mowa, czyli po prostu tego, co nazywamy pomocą biednym, potrzebującym. To wszystko musi być razem. I każdy z nas, siostry i bracia, każdy z nas z ochrzczonych, a przecież tu wszyscy jesteśmy ochrzczeni, mamy tę łaskę, poszukujmy tych sposobów realizowania na co dzień. Tego, co wynika z mojego i Twojego chrztu. Co wynika z tego włączenia w Jezusa Chrystusa, zjednoczenia z Nim, który jest kapłanem, prorokiem i królem. Bądźmy tymi, którzy tę misję kapłańską, prorocką i królewską, bądźmy tymi, którzy tę misję realizują. To jest nasza droga. To jest nasza droga, która oby zaprowadziła każdego z nas do domu Ojca. Pan z wami i z duchem Twoim, pochylcie głowy na błogosławieństwo. Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni zebrali owoce wielkanocnych sakramentów i oczekiwali dóbr przyszłych. Niech strzegą łaski Chrztu Świętego i przez udział w Eucharystii osiągną życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Panie Boże, dziękujemy Ci za nasz koszalińsko-kołobrzeski Kościół. W nim Ciebie wyznajemy i uwielbiamy. Daj żywą wiarę i miłość mojej rodzinie, naszej parafii i całej diecezji. Zjednocz wszystkich na modlitwie i przy eucharystycznym stole. Powołuj i umacniaj głoszących Ewangelię. Spójrz miłosiernie na chorych, bezrobotnych i zagubionych duchowo. Maryjo nasza skrzatuska Pani, święci Wojciechu i Maksymilianie, módlcie się za nami. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw złości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie o to prosimy. A Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święty
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas, Panie, od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas od nagłej i niespodzianej śmierci. Zachowaj nas od nagłej i niespodzianej śmierci. Zachowaj nas od nagłej i niespodzianej śmierci. Zachowaj nas. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas.